Cześć. Słuchajcie, kompletuję sprzęt, lecę do Władysławowa. Zaczynamy tym samym taką nową serię. Serię takich luźnych vlogów, na których będę pokazywał wam różne rzeczy. A co dokładnie, to za chwilę powiem wam na spokojnie w samochodzie. Ja nazywam się Michał, zapraszam na film. O, jako poruba. Trzeba gdzieś ściągnąć dach. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, żeby zrobić taką nową serię, troszeczkę inną niż te serie typowo wędkarskie, bo no, trochę ludzi też ma dziwne zapytania odnośnie tego, czym się zajmuję na co dzień. Czemu mam tyle czasu na to, żeby no, zajmować się i tą turystyką, i wędkarską, ale i ogólnie szeroko pojętą turystyką. Więc myślę, że można by było zrobić taką serię vlogów zupełnie o czymś innym. Także jeżeli chcecie od czasu do czasu zobaczyć coś ciekawego tutaj z Władysławowa, z okolicy, nie tylko Rybnego, żeby była jasność, nie tylko wędkarskiego, to myślę, że śmiało możecie subskrybować kanał, bo takie filmiki mogą się pojawiać częściej, szczególnie w sezonie letnim. W tym roku wprowadziłem taką małą usługę, a mianowicie takie szoty reklamowe, małe filmiki, które obiekty noclegowe mogą sobie u mnie zamówić. No i wówczas mogą sobie ten film rzucić na przykład na Facebooka, nie wiem, gdziekolwiek na Booking. To nie chodzi o to, że to będzie, wiecie, na Władek.pl gdzieś tam wrzucane. Choć na Władek.pl też ja to wszystko wrzucam i też cisnę te filmiki, żeby no wiadomo się zwróciła ta gotówka, co mi wpłacają. No i no jakoś się kręci, słuchajcie, no jakbyście byli zainteresowani takim filmikiem, to dzwońcie. Oczywiście kadry z drona, tam macie tam, o tutaj gdzieś rzucę wam taki przykładowy filmik pierwszej lepszej kwatery, sobie zobaczycie. Spoko sprawa. A teraz lecimy na następną kwaterę, znowu polatać. Jeśli chcecie latać w mieście, to po pierwsze włączcie myślenie, no a po drugie myślę, że przyda się jakiś papier. No ja mam takowe świadectwo kwalifikacji, no coś takiego kosztuje niestety krocie, bo ja dałem około 5000 zł za wszystko, czyli no za szkolenie, za dojazdy, no kupę forsy. Latam najczęściej takim małym dronem, jest to Mavic Air, z tego względu, że jest lekki, można nim latać w przestrzeni takiej, gdzie no nie zawsze możemy latać dużym dronem takim jak tu, a ten dron nie jest aż tak drogi, można latać praktycznie wszędzie. Zanim sobie polatamy, musimy w aplikacji Drone Radar zgłosić chęć po prostu polatania. No i tutaj z Władysławowem, zobaczcie, jest niezła kicha, ponieważ zobaczcie, na połowie Władysławowa możemy latać, a na połowie Władysławowa musimy to zgłaszać telefonicznie, ale na szczęście w aplikacji Drone Radar są podane numery telefonów, zgłaszamy chęć lotu, mówimy na jakim pułapie, no i przeważnie pozwalają, także nie jest źle, ale pamiętajmy też, że prawo mówi, że musimy ubrać jeszcze taki kubraczek, więc roboty drogowe. No i lecę do domu. Myślę, że ten vlog też czas zakończyć. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli no, macie jakieś fajne tematy, gdzie mógłbym coś wskoczyć, coś zobaczyć, no i to pokazać, piszcie w komentarzu. Cześć!